Witajcie. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku chciałbym się z wami podzielić moją opinią na temat Yamaha Grizzly, jakie ma wady oraz zalety. Przede wszystkim na wstępie od razu chciałbym zaznaczyć, bez względu na to, ile bym wymienił wad Yamaha Grizzly, uważam, że to jest naprawdę zajebisty sprzęt. Sam osobiście posiadałem kilka sztuk. Jedna z ważniejszych wad, i to nie tylko dla mnie, ale też dla posiadaczy Yamaha, no to jest wadą jest to, że pękają w nich ramy. I kiedyś mówiło się, że gearingi pękały ramy i tak dalej, no to też to prawda była. To tak samo tutaj jest ten problem. Problem polega na tym, że nie tylko pękają w jednym miejscu, bo tak naprawdę w kilku potrafią pękać, tak? Potrafią pękać na wysokości podnóżków, przez to, że na przykład przejeżdżamy przez jakieś drzewa lub konary i uderzamy w te miejsce. Tu są prowadzenia, które są przyczepione do ramy i one w tym momencie potrafią ramę wyginać w ten sposób, tak? I w tym momencie ona potrafi pękać na końcu. Postaram się tutaj rzucić zdjęcie w opisie. Inne miejsce to są też pękające właśnie elementy na łączeniach, tak? Na łączeniach, gdzieś tam w okolicy wydechu i tak dalej. Niestety no, jest wiele różnych punktów, w zależności jak są użytkowane te kłady. No ale wiadomo, gdy kupujemy kłada do zabawy, no to nie po to, żeby stał i patrzy, żeby jeździć w nim po ulicy, tylko żeby nim bawić po prostu, tak? Więc zdajemy sobie z tego sprawę, że przy zakupie zwróćcie uwagę na stan ramy, czy nie jest po prostu popękana, czy po prostu od razu nie trzeba było tego robić, tak? Słuchajcie, no, przygotowałem w ogóle listę, tak? Chciałbym zacząć, byście nie zdziwili, ponieważ no, sporo tego przez te lata, które jeździłem na Yamaha Grizzly, trochę doświadczenia, mam wrażenie, trochę się zyskałem, jeśli chodzi o Yamaha Grizzly, no i trochę informacji mam i chciałem się z wami podzielić. No. Następną dla mnie wadą, i to dość istotną, to jest zawieszenie. Zawieszenie niestety dla mnie jest, uważam, że Yamaha Grizzly no, ma zjebane. No tak mogę to określić, bo zawieszenie, jak dla mnie przynajmniej, jest zbyt miękkie i niestety przy zakrętach, przy tym rozstawie osi, jakie ma na was, około 120 czy 115, w zależności wiadomo jakie offset, jakie dalej, ale przy tej szerokości kłada oryginalnego, niestety, ale przy zakrętach chodzimy tak zwane na trzech kołach, czyli po prostu ostry zakręt i koła non stop się podrywa i tak dalej. Dla mnie to jest duży problem, ponieważ no, to od razu nie jest, ale szybsza jazda w zakrętach, to jest od razu możemy się zrobić naprawdę dużą krzywdę i dużo sobie problemów narobić. Druga rzecz, no niestety Yamaha od początku nie proponuje zawieszenia jakiegoś lepszego, czyli tak jak Canon ma zawieszenie Foxa w jakiejś wersji i tak dalej. No niestety Yamaha nic z tą stroną nie poszło niestety, no i tego trochę szkoda tak naprawdę, bo przydałoby się porządne tutaj zawieszenie. Co dalej? Następna rzecz, brak stabilizatora. No to właśnie to tyczy się mocno tego zawieszenia tak naprawdę. Stabilizator by też dużo pomógł, gdyby był z tyłu stabilizator, nawet przy tym zawieszeniu, to już też by nie dochodziło nam do takiej przychyłów, może powiedzieć tego całej kasty, może być kłada i że odrywania, więc to by nam pomogło, więc tego brak stabilizatora też jest niestety moim zdaniem minusem. Dobra, następną rzeczą, którą uważam za tak naprawdę duży mankament w Grizzly, to jest dojście do skrzynki bezpieczników. Ja wiem, że Yamaha się nie zagląda w bezpieczniki, ale czasami może się zdarzyć, że trzeba będzie zajrzeć, tak? No to dojście w Yamaha Grizzly do bezpieczników jest tutaj w tym miejscu. Tu jest pod tym wszystkim, jak tutaj dojdziemy. O, to jest, tu są bezpieczniki. I po pierwsze tak, ta skrzyneczka z bezpiecznikami. Pierwsze jest gówniane miejsce jest po prostu, no sobie dojście do tego, żeby ona wyciągnąć i bawić się bezpiecznikami. Druga rzecz, no sorry Yamaha, nie, ale no kurde, kupując sprzęt za tyle pieniędzy i montujecie skrzynkę bezpieczników, która wygląda jak od jakiegoś skutera 50, no dla mnie to jest po prostu słabe, że ona nie jest w jakikolwiek sposób zabezpieczona przed wilgocią. Tam po prostu, jeżeli będziemy głęboko brodzić w wodzie, to niestety, ale będzie dostawać tam woda i od razu będzie nam siedzieć styki i problemy z bezpiecznikami, tak? Gdzie, no kurde, no sami no, powiedzcie, no czy to jest normalne? No to nie jest normalne, to jest głupizna, powiem szczerze, tak? Oh, masakra. Dobra, następna rzecz. Wspomaganie kierownicy padające. Yamaha Grizzly miała niestety też takie wady, że wady, no padają, pada niestety wspomaganie ESP w Yamaha Grizzly. Powodem tego jest to, że jeździmy na przykład w głębokiej wodzie i przez odpowietrzenie potrafi dostać się tam woda.
i ta woda nie ma gdzie uciec. Incydencie dochodzi do korozji elementów elektroniki lub nawet tego silnika, no i wtedy on po prostu pada. No koszt niestety wspomagania jest dość duży. Teraz tak. Następna rzecz to były roczniki 2016, padające pompy paliwa, źle wyprowadzone odpowietrzenie baku. Tak, między 2016 a 2018 Yamaha niestety nie popisała się z odpowietrzeniem baku, ponieważ zrobili to w ten sposób, że odpowietrzenie, które oczywiście mamy ten zbiornik paliwa mamy z tyłu, tak? I zbiornik paliwa jest odpowietrzony był, że rurka, która idzie do odpowietrzenia, była przy samym dole, na samym dole ramy, była, ale na samiutkim dole. No i to powodowało to, po pierwsze, że zatykała się, a jeżeli się nie zatykała, to potrafiła albo zaciągać wodę, albo pył, albo wszystko po prostu, błoto i tak dalej. I to błoto wszystko dostawało się do baku. No i dochodziło w tym momencie często do zacierania się też pompy paliwa z tego powodu, tak? To jest jeden z powodów. I to jest niestety, trzeba zwrócić na to uwagę i w pierwszej kolejności, bo czasami ludzie też mieli problem tak, że żyli nawet po wodzie i przykład zaczął strzelać, prychać i tak dalej. No a okazuje się, że winem była tego, że po prostu przez to odpowietrzenie zaciągał po prostu wodę, tak? Zaciągnął wodę do baku, niestety w baku była woda. No i w tym momencie no, ma prawo strzelać i prychać, no bo dokładnie jeździ na wodę, tak? Co dalej mamy? No pewnie tak. 2016 biorące olej. U nas w ekipie jest skład, który ma właśnie z 2017, ale to jest między 2016-2018 rocznik. I powiem wam tak. U nas nie ma tego problemu, jeśli chodzi o branie oleju, ale trochę pogrzebałem trochę na forach, rzeczywiście tam trochę osób wypowiadało się, że one miały problem ze spalaniem oleju, że one paliły olej, ale okazuje się, że dużą winą tego było to, że z słabej jakości był olej, tak? My lejemy na przykład do tej Yamaha Grizzly, co jeździ, to motula tego 700, oczywiście oryginalnego, i powiem wam, tam nie bierze, kurde, od wymiany do wymiany tyle samo stan oleju i nie ma problemu z tym, więc ciężko, na ten temat mi ciężko się powiedzieć, jeżeli coś wiecie więcej, napiszcie w komentarzach, fajnie by było coś dowiedzieć się więcej na ten temat, tak? Słabe lampy przednie, no to jest w ogóle temat rzeka, uważam. Słabe lampy, bo w Gryzlakach do 2016 przed tym modelem coś był tak zwany poliftem, czyli już tutaj, znaczy poliftem, nowy model, już była lampa do góry. No lampy przednie nie służyły jako lampy, tylko naprawdę jako, bym powiedział, postojówki, bo one nie świeciły w ogóle, tak? Bez lampy jakiejś LEDowej, nic. Druga rzecz, uważam, że no niestety Yamaha trochę błędnie poszła przeniesieniem lampy, założeniem tej lampy do jej od góry, bo ona i tak gówno daje. Druga rzecz, błędem dla mnie jest to, że jest zamocowane tutaj zegary, bo przy rolce niestety to potrafi od razu się oderwać. To już i teraz nawet, jak już nie, bo jest teoretycznie ładnie zamocowane, to i tak lata, ale to potrafi się rozpieprzyć i niestety duże koszta są, tak? Wcześniej, gdy było w tym miejscu tutaj, to było rewelacyjne, bo w sensie przy rolce czy coś, nie szło tego po prostu uszkodzić, to było najlepsze miejsce, tak? Dobra, ciekawa rzecz jeszcze. To wcześniej pierwsze tam roczniki właśnie Gryzlaka miały inną zaślepkę tutaj, potem zostało to zmienione, zaślepka była taka kwadratowa w ten sposób, tak? No i problem polega na tym, że przy wjeździe szybko wodę ta zaślepka po prostu wylatywała, my ją gubiliśmy i potem zostało to zmienione, więc to zostało poprawione na tego typu. I teraz następna rzecz, bagnet. No niestety bagnet to jest lekko śmieszny, bo to jest tylko kawałek pręta, no i mamy gumkę. I często się zdarza, że ktoś ma więcej siły, to potrafi to bagnet przesunąć na tej gumce. No i wtedy będzie zły stan odczytywany, tak? Więc z tym trzeba to zwrócić uwagę, jak wkładacie, żebyście nie wciskali tego na maksa, tylko po prostu wciskali gumkę, tak? No to potem założę. Dobra. Co dalej mamy? Padające statory, czyli znaczy alternatory, statory, to jest też ciekawa rzecz. To było od rocznika 2007 do 2009 padały, Yamaha o tym wiedziała. No i była akcja serwisowa, bo problem był z chłodzeniem statora i po prostu stator się przegrzewał i się przepalał i z tym był problem, więc ale to już potem zostało naprawione, jak była akcja serwisowa. No oczywiście jak to w Polsce, no w Polsce oczywiście to nie dotyczyło, więc na to trzeba zwracać uwagę, żeby dbać wszystkie o olej dobry, żeby był jakościowo, no i że nie dochodziło do przegrzewania, tak? Następna rzecz to jest
To, co mi się bardzo nie podoba, no to już od 2016 roku w tym silnika 708 i już po teraz ten nowy, tak dalej, czyli do teraz zmienili miejsce zaciągu powietrza do silnika. Wcześniej zaciąg do powietrza był wyprowadzony tutaj, tak? Był tutaj wszystko, czyli maksymalnie wysoko jak się dało. W tej chwili oni to wyprowadzili w ten sposób. A, sekundkę. Dobra, mam. Wyprowadzili w ten sposób, że tu mamy filtr, no i potem tutaj jest zaciąg, tak? Pod tym. Teoretycznie mogłoby się wydawać, że okej, spoko, przecież to jest wysoko tak samo. Czy tu, co za różnica? Uwierzcie mi, jest różnica. Przy jeżdżeniu szybko po wodzie, posiadając tamten snorkiel, zwróćcie uwagę. Tędy dostaje się woda, tutaj, przelatuje, potrafi się dostać pod to i tu wlatywać centralnie do środka, czyli szybki wjazd do wody będzie powodował to, że będzie dostawać się tutaj woda. I na to trzeba zwrócić uwagę, bo naprawdę to jest cholernie niebezpieczne dla silnika, no bo no, wiadomo, no woda i silnik, no to raczej jest całe połączenie, więc na to zwracajcie uwagę i uważajcie na to, więc dlatego uważam, że no warto zawsze mieć te snorkle, żeby po prostu mieć zabezpieczone właśnie w ten sposób, żeby nie dochodziło do uszkodzenia czasem silnika przez to, że będzie mieć wodę, tak? No, teraz tak, po 2016 zmienili przednie mocowania i mamy nowy ładny przedni bumper. No i jeśli chodzi o ten bumper, oto ten bumper, to wam powiem, Yamaha tu się znowu nie popisała, bo no jest to plastik, ok, fajny, super, plastik twardy i tak dalej, ale sposób jego mocowania to jest tak słaby, że zwróćcie uwagę, jak ja teraz lekko ruszam, to wszystko lata, tak jak świnia w oborze. I teraz jakaś mocniejszy gałąź, to od razu to odlatuje i to często się zdarza, że one są po prostu urywane, tak? Te elementy. Następna rzecz. Problem z czyszczeniem chłodnicy, tak? Sekundę, muszę sobie wziąć lampkę, żeby wam pokazać. Jeżeli dużo jeździcie po bocie, to jest problem i to duży moim zdaniem. Yamaha we wcześniejszych modelach miała troszeczkę inny grill, więc tam były cztery zaślepki grilla. W tej chwili jest jeden duży plaster miodu, a wcześniej były takie cztery wycięcia, więc tam było w ogóle utrudnione dojście, żeby to wyczyścić tą chłodnicę i żeby nie chodziło się do przegrzewania sprzętu. No i tutaj to troszeczkę już polepszyli, bo dzięki temu, że jest duży plaster, to mamy większe dojście do tej chłodnicy, no ale niestety to i tak nie jest wystarczające, ponieważ jak spojrzymy z boku, tu już nie mamy dojścia do tej chłodnicy, tutaj mamy już wentylator i nawet tu widać, zobaczcie, jak jest ta chłodnica, jest cała brudna. Jeżeli chociaż właściciel non-stop czyści i dba bardzo o sprzęt, to potrafi się zaklejać mocno ta chłodnica, no i potem dochodzi do tego, że non-stop wentylator naparza, cały czas naparza, żeby nam wychodzi ten sprzęt. Oh, już trochę tego jest, nie? Dobra, jedziemy dalej. Dobra, następny uważam za minus, dla mnie przynajmniej. Nie wiem jak reszta, bo każdy wiadomo, że niech się każdy wypowie. Ale problem dla mnie i dużą wadą jest sposób, w jaki sposób działa przednia blokada, czyli nie jest to co w Kanamie lub w Polarisie, że działa z automatu. Wiem, że dużo firm cały czas to robi, ponieważ jest to w miarę tanie rozwiązanie, proste i tak dalej, tak? Uważam to za minus dlatego, że gdy już załączymy tą blokadę, mamy ograniczoną moc. To jest raz. Dwa, gdy już to chcemy już zapiąć blokadę, to z reguły dużo tracimy czasu na tym, albo jesteśmy już tak zakopani, że i tak nam często może ta blokada już nam nie pomoże nam, tak? Więc uważam, że przednia blokada dla mnie jest minusem i to sporym w tej chwili. Wcześniej, gdy jeździłem Gryzję, nie odczuwałem to jako minus, tak? Ale w tej chwili, jeżdżąc Kanamem, czy choćby Polarisem, to uważam to za spory minus. Teraz tak. Problem. Jedna rzecz, co mi się nie podoba przede wszystkim w Yamaszce, no to dźwięk. Dźwięk wydechu, z wydechu to po prostu brzmi, to mamy dużą pojemność 700, a z wydechu brzmi po prostu jakbyśmy mieli skuter, po prostu kurde, tej 125, nawet nie. I to mi się nie podoba, patrząc też na konkurencję, no niestety Yamaha tu się ciągle nie popisała, tak? Teraz tak, do 2016, nie wiem jak w tym modelu, trzeba było cholernie uważać, bo ludzie potrafili cofać liczniki. No moje firmy zajmowały się cofaniem liczników.
Dość łatwo szło to poznać. Cofnięty licznik w gryzaku. Ponieważ, żeby cofnąć licznik w gryzaku, to nie jest na zasadzie podpięcie się pod komputer i tak dalej, tylko trzeba było wziąć elektronikę, zmienić. Znaczy pogrzebać w elektronice. Na tej zasadzie, że zegar, czyli cały ten licznik, on jest cały sklejony tak na stałe. I teraz, żeby można było cofnąć, musieli z tyłu zrobić delikatny otwór mały i wtem ten otwór robili, wywiercali. Dochodzili, wiedzieli w którym miejscu, wiedzieli w którym miejscu się podpiąć i mogli się podpiąć, nie wiem dokładnie jak to wygląda od strony elektronicznej, ale inaczej, powiem tak, jeżeli sprawdzicie i z tyłu będziecie mieć otwór taki, co nie wygląda na fabryczny z tyłu, to znaczy, że prawdopodobnie mieliście cofnięty licznik. I to jest minus. Nie wiem jak w tych nowych modelach, czy nadal tak mogą cofać liczniki, no ale no, słabo lekko, tak? Więc pamiętajcie, sprawdzajcie, jeżeli chcecie kupić, sprawdzajcie sobie liczniki, tak? W jakim stanie, czy są z tyłu cofnięte, czy nie, tak? Znaczy cofnięte, czy nie są dubnięte, na tej zasadzie, że są jakiś otwór. No i teraz tak. Zalety. W końcu skończyłem na wadach. Zacznę od zalet. Zaletą, jeśli chodzi o gryzaka, to jest to, że jest Yamaha Grizzly. Że to jest Grizzly. I teraz tak. Duże plusy miała przede wszystkim 2016 roku, ponieważ był to jeden z najlżejszych sprzętów, ważył 280 kg. No i to naprawdę robiło robotę, ponieważ sprzęty tak jak Canon, gdzie one są cięższe i tak dalej, one wtedy daleko zostawały w tyle. No ale już nowsze modele już niestety już nie są tak lekkie, bo już w tej chwili ważą 313 kg. Więc ktoś tam powie, że to jest ile tam, 33 kg, to nie jest różnica. No jest różnica, no to jest duża, ponieważ on w tej chwili waży tyle, co praktycznie prawie tyle, co Canon Renegade 1000 XXC. Dokładnie chyba XXC, jeśli dobrze spojrzę, waży, żeby was nie skłamać, 323 kg. 323 kg, a tu mamy 313. No to 10 kg różnicy to jest nie jest różnica tak naprawdę, wystarczy być schudnąć czy być grubszym i to jest taka sama różnica, tak? Więc to nie jest różnica, więc uważam, że no niestety Yamaha problem jest taki, że nawet zwiększając moc w tym nowym, tutaj jak ten egzemplarz co widzicie, zwiększyli moc do 55 koni, no to patrząc na to, że mamy nadal, zwiększyła się nadwaga, to mocowo nic praktycznie nie zyskaliśmy, praktycznie no, mało odczuwalna jest ten przyrost mocy, tak? Z ciekawostek wam dodam, że silnik, bo teraz tak, wcześniej były pojemność 686 do 2016 roku, następnie była pojemność 708 i ten silnik nie był produkowany przez Yamaha, tylko był produkowany przez firmę Subaru. Następnie teraz Yamaha znowu wróciła do tego 686. No i z niego wykrzesała właśnie te 55 koni, żebyście, to jest taka tylko jako ciekawostka, tak? Żebyście wiedzieli, że Subaru robiło z Yamahą, tak? Bawili się. Dobra, teraz tak, bardzo duży plus dla mnie to jest to, że jest bardzo dobrze skonstruowane dyfry. W ten sposób skonstruowane, że nie posiadają żadnych krzyżaków. Tak jak Canon, czy Polaris, czy inne marki, często posiadają właśnie krzyżaki łączące właśnie skrzynie z dyframi. No przez to trzeba je smarować i problem tak. Yamaha tego nie posiada, więc jest to prostsze rozwiązanie. W tym się dyfry nie dostają w tyłek, bardzo długo te dyfry wytrzymują. Bardzo ogromne przebiegi i nie ma problemu z nimi, tak? Tak naprawdę, no to jest super rozwiązanie. Uważam, że w innej firmie akurat tak samo powinny to rozwiązać, że dyfry powinny być bez krzyżaków, tak skonstruowane. Czy połączone. Następna rzecz. Bardzo wytrzymałe plastiki. Naprawdę Yamaha akurat jeśli chodzi o plastiki to naprawdę szacun, bo te plastiki naprawdę potrafią wiele znieść, są bardzo wytrzymałe, bardzo giętkie i naprawdę ktoś tam gdzieś zahaczy jakiś konar i tak dalej, a to naprawdę one się wygną, wciągną się do środka, za chwilę człowiek weźmie je ręką, wyciągnie i nie popękają, pod tym względem naprawdę super, tak? Bardzo ważna rzecz, bardzo ciekawa rzecz to jest przede wszystkim i co jest duża zaleta, to jest schowek. Tutaj ten sobek odkręcany. Tak, ten sobek jest 100% szczelny, jest to bardzo fajny sobek i tego brakuje właśnie w innych kładach, że nie mają takiego dobrego schowka właśnie jak tutaj Yamaha sobie wymyśliła. Proste, od początku robione i kurde naprawdę sprawdza się rewelacyjnie, tak? Co jeszcze z zalet?
praktycznie brak kalamitek. Mamy chyba tam 4 kalamitki z tyłu na zawieszeniu. No i to jest koniec, więc ogólnie powiem tak, jeśli chodzi o właśnie Yamaha, Yamaha jest bardzo prostym sprzętem wbrew pozorom. Ona nie potrzebuje aż tyle uwagi w użytkowaniu tak naprawdę, tak? Ona jest bardzo prosto patologiczna, jeżeli po prostu dbamy o oleje i tak dalej, żeby go nie utopimy go, to ten sprzęt naprawdę nie służy i służy i służy, tak? No, jeśli chodzi o Kanama, no to niestety wiadomo, no troszeczkę więcej trzeba tam uwagi, bo mamy tych 16 punktów i tak dalej smarujących, trochę więcej uwagi, tak? Ale no niestety uważam, że Yamaha ciągle się nie popisuje z tym, że moim zdaniem śpi, cały czas uważam, że ona śpi z tym, że po prostu nie budują większej pojemności 1000, tak? Bo oni już naprawdę powinni już dawno wejść w 1000 i troszeczkę przebudować to tak, jak należałoby, tak? Troszeczkę inaczej. Przede wszystkim powinni też oferować takie zestawy snorkli, ich oryginalne, jakieś dedykowane, tak jak robi na przykład Tokanam. I wtedy na przykład też Yamaha by dużo zyskała popularności. Mocy na pewno brakuje, uważam, że mocy zawsze niestety jest czym więcej, tym lepiej. Bo ta moc się przydaje i potrafi często uratować dupsko. Ale no niestety Yamaha przy tej cenie, co teraz jest, że teraz najpatrzę, już wczoraj sprawdzałem model najnowszy 220 Special Edition wersji Bronze, czyli tam jest inne malowanie, felgi 14 i 27, nie 26, tylko 27 Zille. Kosztuje nawet 65 tysięcy złotych. Zrozumiecie to? 65 tysięcy złotych za Yamahę. Po prostu kurde, szał. To jest dla mnie, to jest po prostu cena kosmos. Uważam, że Yamaha właśnie wygrywa tym, że była tania. Była zajebiście dobra, ale jeszcze była tania tak naprawdę. Ja jeszcze pamiętam, jak kiedyś kupowaliśmy, chyba to był 2014 rok, nówki sztuki, to kurde, poniżej 50 tysięcy i to wersji Special Edition w camo i tak dalej, i tak dalej. A tutaj ludzie, no kurde, 65 tysięcy za 700, za 50 koni. W tej kasie za 65 tysięcy możecie mieć nową Renię 1000 wersji XXC, gdzie macie zawieszenie już Foxa, felgi na bedlockach, no i macie 1000, tak? Gdzie kurde, 1000 nawet RK, czyli mamy 91 koni, mamy stabilizator przód, stabilizator tył, wspomaganie kierownicy z regulacją, wtedy mamy 3 tryby pracy tam, no kurde, no Yamaha, co to jest za cena, no wytłumaczcie mi to, bo ja po prostu, ja do tego nie mogę zrozumieć tej ceny po prostu Yamaha. Jeżeli uważacie inaczej, weźcie mi, napiszcie to w komentarzach, naprawdę się nie obrażę, jeśli ktoś tam będzie hejtował i tak dalej, ale no dla mnie uważam, że cena Yamaha za tą pojemność i za to, co oferuje, no to jest coś niemiarodajnego całkowicie, tak? Dlatego no, ja na przykład w tej chwili w życiu nie kupiłbym nowej Yamahy, nie kupiłbym z tego względu, że po prostu cena zabija. No jeszcze raz, cena, tak? Bo wszyscy zawsze mówili, oj, Yamaha jest najlżejsza, super sprzęt i tak dalej. No kurde, patrząc na to, że różnica pomiędzy tym sprzętem jest 4 kg, a Renią, która jest 1000 i ma kurde prawie 2 razy więcej koni, no to przepraszam bardzo, jaka to jest różnica? To już nie jest żadna różnica. Wielkościowo praktycznie to samo, gryz jest troszeczkę krótszy, to mi chyba parę centymetrów, żeby nie było, sprawdzę. Renia, czekajcie. 2,16, przepraszam, po 2018 szerok, długość jest 207 cm, to jest właśnie Grizzly, a Renia jest długość 218, czyli tam 11 cm jest dłuższa Renia. Więc tragedii nie ma tak naprawdę, jeśli chodzi o długość, no ale wiadomo, Grizzly jest troszeczkę mniejszy. No, za chwilę będzie tak, ktoś mi za chwilę powie, łe, tam Renia jest do sportu, to jest zupełnie czegoś innego sprzęt. No dobra, no to porównajmy to do Outlandera. No i tak samo, za chwilę będzie parę kilogramów cięższy, ale mamy 1000, kurde 1000, a kurde 700, jeden cylinder, tak? Sorry Yamaha, nie, ale naprawdę tak jak lubię Yamahę, to z tymi cenami w tej chwili poszaleli, to nie są ceny adekwatne do tego, co nam oferuje, powinni nam oferować tak naprawdę. Bo w tych pieniądzach naprawdę możemy dostać dużo więcej u konkurencji. I to jest moje zdanie, tak? Oczywiście możecie się zgadzać z tym lub nie zgadzać. Broń Boże, nie? Ja tam założę się, że za chwilę będzie fala hejtu, bo wiadomo, dużo chłopaków jeździ na gryzlakach, może być fala hejtu. Ale no ja przerobiłem swoje sprzęty i po prostu mówię to, co uważam osobiście
powiem tak, polecam Yamaha Grizzly, ale jako używaną, a nie nową za te pieniądze. Za używaną, w dobrym stanie, jak najbardziej, fajnie jakoś doposażoną, super naprawdę ten sprzęt. Jeśli to jest jeszcze na pierwszy sprzęt, kurde, rewelacja, bo będziemy tylko myć, wymieniać klocki, oleje i jeździć. I to jest potem to rewelacja, tak? Ale nowy za tą kasę? No way. Dobra, no z mojej strony to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał, bo wiele osób chciało po prostu usłyszeć moją opinię na ten temat. No to macie moją opinię. Pamiętajcie, aby subskrybować i lajkować. Za unlajki też się nie obrażę. Każdy, wiadomo, może jednym mi się podoba, a drugi tamto. Dobra, trzymajcie się, cześć!